i poszły. Najmocniej Piątka, Groblin i Szczepan Mazur. Ale poszły całą szerokością i za momencik ta sytuacja może ulec zmianie. Jest Piątka i Szóstka, Groblin i MD Melicach. Piątka, Szczepan Mazur, Szóstka, Anton Turgajew. Te dwa konie o długość, jedną długość z przodu idą konie łeb w łeb, ramię w ramię, a tam zasadza się od zewnętrznej. Oreo wychodzi na trzecią pozycję, a na dwóch pierwszych bez zmian z numerem czwartym mamy Ireneusza Wójcika, ale przed nim MD Melicach. I tak będzie sytuacja wyglądała, gdy pojawią się na prostej, po wewnętrznej. MD Melicach spada na drugie miejsce na pierwszej pozycji z numerem piątym Groblin i Szczepan Mazur. I tak wchodzą na ostatnią prostą. Szczepan Mazur z dosyć znaczną przewagą, ale włącza się teraz do rywalizacji o pierwsze miejsce El Media i Natalia Hędzel zgłasza aspiracje do czołowych miejsc, ale Groblin, piątka, pewnie z przodu na drugie miejsce El Media i zwycięstwo zdaje się być niezagrożone. Walka o kolejne pozycje już toczyć się będzie do ostatnich metrów. Mamy miejsce pierwsze, piątka, dwójka, szóstka, ósemka i czwórka.